Dzień dobry, witam klasę drugą B na naszej kolejnej tygodniowej lekcji, tym razem 10 listopada, a więc we wtorek. Wczoraj rozpoczęliśmy poznawanie rzeźby gotyckiej i dzisiaj ten proces kontynuujemy, bo nam zajęcia zakończyły się w trakcie oglądania rzeźb dekorujących portal centralny katedry w Reims. W ościeżu prawym oglądaliśmy dwie grupy rzeźbiarskie wykonane przez dwóch różnych, nieznanych nam niestety z imienia autorów. Pierwsza przedstawiała scenę zwiastowania i tutaj takim wyróżnikiem był Archanioł Gabriel, który zdradzał nam, że autorem był nieznany mistrz śmiejących się aniołów. Druga grupa, którą akurat na ekranie teraz we fragmencie widzimy, to grupa nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, za którą odpowiedzialny był tak zwany mistrz figur antycznych, bo jego rzeźby wykazują się wyraźnie znajomością charakterystycznych cech dla rzymskich dzieł rzeźbiarskich. Prace tych autorów można spotkać nie tylko w Reims. Rzeźbiarze gotyccy krążyli nie tylko po Francji, także zaglądali do Niemiec i tam możemy znaleźć charakterystyczne dla nich dzieła. Między innymi w katedrze w Bambergu można zobaczyć pracę mistrza figur antycznych, a bez trudu można je rozpoznać, bo są niezwykle podobne do tych, które tu oglądaliśmy. Natomiast zaczniemy lekcję od zobaczenia, jak ten portal w Reims wygląda z drugiej strony, czyli od środka kościoła. I tak się on prezentuje. Wejście otaczają w kilku rzędach rozmieszczone figury, wpisane w płytkie nisze. Te postacie też często ilustrują zdarzenia wzięte z tekstów Starego czy Nowego Testamentu, ale często ich bezpośrednia historia nie jest tak istotna jak to, jak zostali tutaj przedstawieni, albowiem w tych figurach bez trudu można rozpoznać ludzi z czasów, w których ten portal powstawał. Na przykład tutaj, gdy oglądamy komunię rycerza, owszem, jest to historia, która też ma swoje źródło w Starym Testamencie, ale autor nadał tej scenie charakteru zdecydowanie bardziej związanego z jakby opisem współczesności i dlatego nie wdając się już jakby w te konkretne wątki treściowe, zwykle ta scena tytułowana jest jako Komunia Rycerza. Już praktycznie mamy prawie komplet na liście, bo jeszcze dwie osoby doszły teraz. Stąd moja chwilowa przerwa, ale wracam już do przerwanego wątku. Pokazuję te przedstawienia oraz kolejne już jakby kierując się tutaj określoną intencją. Mianowicie te rzeźby, które na fasadach katedr umieszczane były, w tym przede wszystkim w portalach, miały w dużej mierze pokazać patrzącym, w jakim świecie oni są umieszczeni, gdzie jest, w jakim porządku tkwią. Dlatego też możemy tutaj znaleźć różnorakie przedstawienia, których wątek jakby dydaktyczny związany z upowszechnianiem treści religijnych jest ważny, ale dochodzą także inne jak gdyby dodatkowe funkcje pozwalające współczesnym znaleźć właściwe dla siebie miejsce, które zajmują w społeczeństwie. Stąd mamy też osoby świeckie,
a obok duchowne, tak jak tutaj. Młoda dama jest nagabywana przez diabła, kuszona, a jest przedstawicielką świata świeckiego, ta pani po lewej stronie, czyli dama dworu z któregoś, prawda, zamku, a po prawej z kolei zakonnica jest też obiektem podobnych zabiegów ze strony diabła, próbującego ją na manowce ściągnąć. W tych rzeźbach znajdziemy królów, książąt, papieży, biskupów, a więc księży, mnichów, ale ludzi świeckich, często nawet w tym porządku zajmujących najniższe w hierarchii miejsca, jak na przykład kupcy, rzemieślnicy, rolnicy podczas robót. Tutaj oglądamy po lewej stronie ucznia szkoły średniej, powiedzmy katedralnej, lekko już przysypiającego na zbyt długim i nudnym pewnie wykładzie, ukrytego pod wspornikiem, a obok antycznego filozofa Pitagorasa, którego przedstawiono w katedrze w Chartres. I nie jest to jedyny właśnie taki wizerunek odwołujący się do wielkich uczonych filozofów starożytności. Obok ludzi są też zwierzęta. Oczywiście jako tak zwane marginalia, czyli wsadzone gdzieś w tym najmniejszym, jak gdyby najmniej eksponowanych miejscach, jako dopełnienie dekoracyjne, tak jak ten pies myśliwski, próbujący łapą gdzieś tam za ucha sobie jakąś pchłę usunąć złośliwą. I tuż koło niego sokół, też służący do polowań. Są rośliny i to w bardzo dużej ilości, potraktowane dekoracyjnie, a jednocześnie przedstawione niezwykle realistycznie. Jeden z badaczy zadał sobie spory wysiłek i poklasyfikował te wszystkie rośliny i wyszło mu, że praktycznie można byłoby z nich zrobić cały atlas botaniczny roślin występujących na terenie Francji i Europy Zachodniej. Także klasyfikacja daje się tutaj przeprowadzić, bo te rośliny zostały odebrane z tą właśnie pasją pokazywania wszystkich szczegółów. No i właśnie teraz, kiedy już mamy ten dopełniony obraz zakresu zainteresowań rzeźbiarzy dekorujących gotyckie katedry, możemy jakby podsumowując wyciągnąć taki wniosek, że te wszystkie dzieła podejmujące wątki ważne, wielkie, znaczące dla religii chrześcijańskiej, te treści wzięte z Biblii, dla Biblii, te wszystkie dzieła mają jedną jeszcze dodatkową funkcję do spełnienia. Stanowią swoistą średniowieczną encyklopedię. To słowo dzisiaj troszeczkę może wyszło z użycia, bo już rzadko kto sięga po takie wielotomowe wydawnictwo, w których kolejnych tomach, szukając hasłowo, docieramy do jakichś źródeł informacji, które nam wyjaśniają nieznane słowo, pojęcie, czy w których sprawdzamy jak gdyby informacje z różnych dziedzin. Internet, Wikipedia, to wszystko wyparły te stare książkowe wydania i wypełniają nasze pod tym względem potrzeby. No ale tak czy inaczej, ludzie średniowiecza nie dysponowali takimi właśnie możliwościami, ani książkowymi, ani tym bardziej internetowymi. I to w dużej mierze pole było wypełnione poprzez takie rzeźby, poprzez taką dekorację. Człowiek średniowiecza w związku z tym, patrząc na taką katedrę i jej rzeźbiarskie dekoracje, mógł ustalić sobie miejsce, w którym znajduje się on, jego świat, określić te wszystkie hierarchie ważności, znaczeń i tak dalej. A więc rzeczywiście mamy tu do czynienia w tych katedrach z ewidentnym takim triumfem racjonalizmu, triumfem świata opartego na pasji poznawania rzeczywistości, poznawania świata.
I jest to jedno z najbardziej chyba wspaniałych dokonań w historii kultury europejskiej, ten gotyk, te katedry i ich rzeźbiarskie dekoracje. Tak jak już wspomniałem, rzeźby, które tworzyli artyści w katedrach francuskich, można znaleźć także w niemieckich świątyniach, wykonane przez tych samych twórców, bo oni krążyli między tymi krajami w poszukiwaniu oczywiście zleceń, gdy kończyli pracę w jednym miejscu, wędrowali dalej, by zabrać się za kolejne zlecenie. Wśród tych dzieł, które znajdują się dzisiaj w Niemczech, wykonanych w XIII wieku, jest kilka wspaniałych arcydzieł. Wśród nich mamy tego właśnie mężczyznę na koniu, stąd tytuł Jeździec Bamberski. Ta druga część nazwy to oczywiście nazwa miejscowości. Bamberg to jedno z miast niemieckich, gdzie znajduje się wspaniała rzeczywiście katedra gotycka z wyjątkowo bogatym programem rzeźbiarskim. Wspomniałem już, że tam znaleźlibyśmy dzieła też mistrza z Reims, tego od nawiedzenia, ale akurat nie tutaj. Natomiast sława tej rzeźby jest przeogromna, bowiem rzeczywiście zdaje się być wyjątkowym w skali średniowiecza przykładem konnego pomnika. Stąd przypuszczano, że przedstawiony na tym koniu mężczyzna w koronie to któryś z królów niemieckich, no względnie królów i cesarzy, bo oni najczęściej łączyli te dwa tytuły. Najpierw zostawali królami, a potem dopełniali koronację jako cesarze, i w ten sposób funkcjonowało to cesarstwo niemieckie od czasów ottońskich. Dzisiejsi badacze są jednak sceptyczni, czy rzeczywiście jest to portret, choć no, na to wiele wskazywałoby. Ale okazało się, że na innych filarach w tej katedrze znajdują się śladowe elementy dawnych kolejnych takich przedstawień, jeszcze dwóch. Nie ma już oczywiście mowy, żeby tam były kolejni królowie na koniach, ale wygląda, że mogli być. I w ten sposób powstało przypuszczenie, że nasz monarcha jest jednym z trzech króli, że w całości cała ta grupa stanowiła jakby przedstawienie trzech króli, czyli trzech mędrców, udających się do Betlejem, żeby idąc tropem gwiazdy, pokłonić się nowonarodzonemu Zbawicielowi. Dwóch zniknęło, pozostał ten jeden jedyny, którego właśnie teraz obejrzeliśmy. No i wędrujemy jeszcze do jednego miejsca w Niemczech szczególnego. To katedra w Naumburgu, w Niemczech Środkowych. Wznoszona była w XIII wieku jako taki kościół wczesnogotycki, a dekoracje wnętrza realizowano tutaj już w połowie wieku XIII. W tych pracach brał udział też bardzo wybitny artysta, nie znamy go z imienia, stąd często nazywa się go mistrzem naumburskim. Jego autorstwa są dekoracje umieszczone na tak zwanym lektorium. Co to takiego? Widzimy go na zdjęciu. To rodzaj przegrody oddzielającej nawę środkową od prezbiterium. Coś jakby, co widzieliśmy w tradycji wschodniej, jakby ikonostas, tyle że bez obrazu, więc ikonostasem tego w żaden sposób nazwać nie wolno. Takie lektoria funkcjonowały w kościołach średniowiecznych i miały też zapewne swoje źródła w praktykach stosowanych w świątyniach wczesnochrześcijańskich, gdzie takie właśnie oddzielanie części prezbiterialnej z apsydą od reszty były praktykowane. Potem z uwagi na to, że przestały być jakby funkcjonalne i używane, często były niszczone i likwidowane. Dlatego takich lektoriów autentycznych nie zachowało się zbyt wiele w kościołach Europy Zachodniej.
W Polsce, o ile pamiętam, tylko chyba w katedrze w Kołobrzegu jeszcze coś takiego się znajduje na Pomorzu. Tutaj się zachowało ta przegroda. Oczywiście w centrum znajduje się wejście do prezbiterium, otoczone rzeźbami, ale także umieszczono je na balustradzie wieńczącej całość, bo lektorium jest też rodzajem jakby trybuny, takiej podwyższenia, na którą można tam po schodkach się dostać. I właśnie z góry, tam zza tej balustrady, stojący kapłan mógł na przykład wygłaszać kazanie do wiernych, zanim upowszechniła się później stosowana ambona, którą tutaj z boku widzimy. To wtedy ona mogła, tę funkcję mógł pełnić lektorium. Również mogło na nich tam na szczycie stać sobie grupa duchownych i wykonywać śpiewy w czasie nabożeństwa. Na balustradzie znajdują się te rzeźby, o których wspominałem, reliefy przedstawiające sceny pasyjne, czyli mękę Chrystusa, ale my przede wszystkim zobaczymy, co się za tym lektorium kryje. I to jest już właśnie ta przestrzeń chóru zachodniego, czyli zachodniego prezbiterium. Katedra posiada dwa chóry, jak jeszcze w tradycji romańskiej to było praktykowane. I w tym chórze zachodnim, obok ołtarza, który jest współczesny, zobaczymy na przyściennych filarach rozmieszczone figury. Nie są to święci, bo byłoby to oczywistym, gdyby tutaj nasz rzeźbiarz przedstawił nam postacie święte wyniesione na ołtarze. To byłoby tutaj oczywistym. Tymczasem te postacie to są fundatorzy katedry w Naumburgu. Nie tej, którą oglądaliśmy, gotyckiej, tylko starszej budowli, która tu w tym miejscu się znajdowała, a była wznoszona na przełomie X i XI wieku. A zatem są to portrety fundatorów, ludzi, którzy przyczynili się do powstania tej katedry, ale nie zostali po śmierci ogłoszeni świętymi, czyli nie zostali wyniesieni na ołtarze, czyli pozostali ludźmi świeckimi. Średniowiecze nie jest czasem, w którym nawet ludzie mający liczne zasługi mogą się spodziewać, by ktoś utrwalił ich wygląd. Portret jest jednym z tych gatunków, które w średniowieczu istnieje, ale nie odgrywa praktycznie żadnej ważnej roli i rozwija się jak niemal na marginesie. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z portretem zbiorowym ludzi już dawno nieżyjących, ale jednak sportretowanych. Czyli komuś przyszło do głowy, żeby tych fundatorów katedry teraz upamiętnić. I zrobiono to w sposób taki, który zwykle do tej pory zarezerwowany był dla postaci świętych. Więc jest to jedno z przełomowych w historii sztuki zdarzeń w dziedzinie rzeźby. Takiego docenienia ludzi świeckich nie znajdziemy wcześniej. Postacie nieżyjące, więc autor musiał ich sobie wymyśleć, nadać im kształty, przydać im cechy konkretnych ludzi, czyli są to właściwie portrety fikcyjne, no bo jak wyglądał Eckhart i Uta, nigdy się już przecież nie dowiemy. I nie mógł tego wiedzieć również autor tych dwóch przedstawień, bo po prostu tych ludzi nie widział, oni już od dawna nie żyli. Nie mógł też skorzystać z żadnego, prawda, portretu, który powstałby za ich życia, bo takich po prostu nie było. Więc ich sobie wymyślił, wyobraził. Eckhart i Uta to pierwsza grupa, którą musimy z katedry w Naumburgu zapamiętać. To bardzo ważne przykłady dokonań na polu rzeźby. Stojąc przed nami, wysoko umieszczeni na konsolach, czyli wspornikach, umieszczeni pod baldachimami architektonicznymi, które nad ich głowami widzimy,
wykuci w kamieniu i polichromowani, czyli pokryci kolorami, farbami, dzięki czemu wydają się jak żywi. Rzeźby zachowały się w znakomitej formie i dlatego też nawet i te polichromie dzisiaj są dość żywe i bardzo dobrze widoczne. A mistrzostwo naszego artysty nie budzi wątpliwości, bo mamy wrażenie, jakbyśmy obcowali z autentycznymi, żywymi ludźmi z krwi i kości. Mają osobowość, niekoniecznie sympatyczną, zwłaszcza Eckhart, takiej sympatii trudno, żeby budził, bo jego twarz emanuje swoistą pychą, butą, zarozumialstwem. No ale to przecież feudał, a więc człowiek z najwyższej, że tak powiem, hierarchicznej półki w społeczeństwie ówczesnym. Więc siłą rzeczy ma jakby podstawy, aby właśnie się tak wywyższać i czuć się jakby panem świata. Obok jego żona, dużo bardziej sympatyczna osoba, delikatna i zdaje się jest jej zimno, bo wykonuje gest zaciągniętego płaszcza, poły, pod którą ukryła dłoń i teraz właśnie jeszcze otula się dokładniej, łącznie z kawałkiem twarzy, policzka. Ten gest wykonywany przez Utę zapada w pamięć i sprawia, że mamy wrażenie, jakbyśmy tę osobę poznali, poczuli do niej sympatię i rozumieli, dlaczego tak się zachowuje w tym zimnym wnętrzu kościoła. Po drugiej stronie druga para, Herman i Regelinda. On dużo sympatyczniejszy niż Eckhart, młodszy, i z łagodnym obliczem, co sugeruje, że także jest człowiekiem po prostu zdecydowanie milszym. Ale jego małżonka to już jest sam szczyt sympatii. Ten szeroki uśmiech tutaj sugeruje, że mamy do czynienia z osobą wyjątkowo przyjemną i miłą. Jest nam tym bardziej miło, że ta nasza śmiejąca się Regelinda to rodaczka nasza, Polka. Była córką Bolesława Chrobrego i ten wydał ją za Hermana Margrafa Brandenburskiego w ramach takich właśnie sojuszy zawieranych wówczas, które przypieczętowywano właśnie związkami rodzinnymi. Te córki się do tego celu idealnie nadawały. I w ten sposób Regelinda, opuściwszy dom rodzinny, trafiła na dwór niemiecki, zostając żoną tegoż właśnie landgrafa brandenburskiego. Jej twarz pełna sympatii, tego uśmiechu rzeczywiście jest jednym z najbardziej fajnych elementów w rzeźbie średniowiecznej, a w literaturze niemieckiej określana jest jako śmiejąca się Polka. Tradycja, która została zainaugurowana w Naumburgu, miała jeszcze potem kilka podobnych realizacji, między innymi na terenie Miśni, w katedrze w Miśni na terenie Saksonii. Też nieco później, jeszcze w drugiej połowie XIII wieku, powstał taki zespół przedstawień fundatorów tamtej katedry sprzed wielu lat żyjących. I prawdopodobnie z Miśni trafił ten zwyczaj do Polski, na Śląsk. Bowiem gdy po zniszczeniach w trakcie II wojny światowej została odsłonięta nisza w kościele parafialnym w Głogowie, okazało się, że w tej niszy stoi sobie ta właśnie figura. Kamienna rzeźba przedstawia księżnę Salomę Głogowską. Wraz z mężem zostali oni wyrzeźbieni i przedstawieni właśnie w tym kościele. Niestety figura księcia zniknęła gdzieś jeszcze przed wiekami i nisza była pusta, ale ona pozostała. Rzeźba oczywiście jest mocno uszkodzona, tutaj stan zachowania nie jest najlepszy, no ale jest to dla nas bezcenna rzeźba, należąca do czołowych dzieł gotyckich, które mamy w kraju. Można tę rzeźbę dzisiaj zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu. A my jeszcze przeniesiemy się do Pragi czeskiej. Wrócimy z powrotem do wnętrza katedry świętego Wita i znowu także do osoby jej budowniczego, Piotra Parlera.
bowiem ten artysta wybitny nie tylko był architektem, ale także rzeźbiarzem, a dowód znajdziemy za chwilkę, jakby się nam udało dostać do tak zwanej galerii triforyjnej, czyli tej obiegającej wysoko nad arkadami obejścia całe prezbiterium. Otóż właśnie tam, na przyściennych filarach dźwigających sklepienie, powiązanych z zewnątrz oczywiście łukami przyporowymi z przyporami, nasz artysta umieścił wykonane przez siebie popiersia portretowe. Tym razem już nie postaci zmarłych, tylko jak najbardziej współczesnych, czyli tych, które doskonale znał i widział. I tym samym już nie tylko byli żyjący, trafiają do prezbiterium, czyli przestrzeni świętej, ale również ci, którzy jeszcze wciąż mają się świetnie i żyją. W tej galerii portretów przedstawionych w formie biustów znajdziemy m.in. cesarza Karola IV luksemburskiego, czyli pracodawcę Parlera. To ten pan. A po drugiej stronie, tutaj na drugim zdjęciu, widzimy jego małżonkę Annę Świdnicką, czyli piastównę, kolejną naszą rodaczkę, której dane było wejść w te międzynarodowe kręgi. Była zaś trzecią żoną Karola IV. I ją teraz tu widzimy, ale w tym zestawie obok cesarza, jego żony i kilku innych jeszcze bardzo prominentnych postaci ówczesnego świata znajdziemy też na filarze popiersie samego Parlera, czyli jego autoportret. I to jest chyba największa sensacja tej galerii portretowej z Katedry Praskiej, bo to w tym zestawie znalazł się sam artysta. Po pierwsze, no nie mamy póki co jeszcze licznych innych portretów własnych twórców z tego okresu, a i wcześniej mielibyśmy duży kłopot, by takie znaleźć przedstawienia. Jedyne, co przychodzi na myśl, no to przedstawienie Fidiasza, który siebie ukazał na tarczy Ateny. Partenos w Partenonie, jak wiemy, skończył się dla niego fatalnie, bo został oskarżony, że sprofanował, zbezcześcił w ten sposób pomnik, posąg bogini i tym samym naraził miasto na gniew, co się objawiło epidemią szalejącą. Został wygnany z miasta. No i został właśnie, jak tu Kasper podpowiada, wygnany z miasta. Tymczasem teraz widzimy Piotra Parlera, a więc pojawia nam się sam artysta we własnym osobie, oddany niezwykle realistycznie, czyli Piotr Parler tutaj przedstawił dokładnie tak, jak wyglądał. Ale co jeszcze istotniejsze, to by znaleźć się w tym szeregu najbardziej ważnych postaci świata dworu praskiego, cesarskiego, musiał na to wyrazić zgodę sam cesarz, być może nawet inicjatywa wyszła od cesarza, żeby też i on siebie tutaj przedstawił. A to tym samym dowód związków łączących pracodawcę z artystą, który jest cesarza poddanym i wykonawcą jego zleceń. I tym samym widzimy, że cesarz musiał doceniać osobę artysty jako ważnego członka swojej ekipy działającej. Z samego charakteru tego przedstawienia możemy wywnioskować, że Parler nie był traktowany jako po prostu zdolny artysta rzemieślnik, tylko jako artysta uczony, jako postać traktowana jako jeden z najbliższych współpracowników władcy. I to czyni to dzieło rzeczywiście szczególnie wybitnym i wyjątkowym, także poprzez te właśnie treści, które zawiera. I już kończąc nasze dzisiejsze zajęcie, bo zbliża się nam już finał, zajrzymy jeszcze do Burgundii, czyli krainy, która jest dzisiaj częścią Francji. W średniowieczu było to księstwo, oczywiście lenne w stosunku do królów Francji, a rządzili tym księstwem dalecy krewni królów Francji. Linia Kapetyngów rozrastała się na boki,
poprzez młodszych synów i w ten sposób powstawały jakby te gałęzie, na które obsadzały różne ziemie, takie właśnie jak chociażby Burgundia. Ale pod koniec XIV wieku Francja znajdowała się w momencie swojego największego upadku politycznego związanego z wojną stuletnią. Dlatego też realna władza królów Francji była wówczas po prostu czystą iluzją. Na tym korzystali książęta burgundscy, którzy zręcznie sterują swoją politykę między właśnie Francją i drugą stroną, czyli Anglikami. Zyskiwali coraz większe przywileje i praktycznie niemal tworzyli swoją sytuację suwerenów, czyli widać było, jak swoimi posunięciami próbują dojść do celu, czyli całkowitego uniezależnienia się Burgundii. I gdyby pewien nieszczęśliwy zbieg losu, który doprowadził do śmierci Karola Śmiałego w drugiej połowie XV wieku, to dzisiaj byśmy mieli jeszcze i Burgundię jako państwo w składzie Unii Europejskiej, ale tak się nie stało. Burgundia była jednym z najważniejszych ośrodków artystycznych Europy, bo dwór burgundzki był takim właśnie arbitrem elegancji, czyli to, jak się ubierać, jak, prawda, czesać, co czytać, czego słuchać, na dworze burgundzkim jakby decydowało o tym, co robili inni naśladujący ten dwór w całej Europie, łącznie z dworem cesarskim, chociażby w Pradze. A więc był to ośrodek niezwykle interesujący i ważny rozwoju sztuki w późnym średniowieczu. Pod Dijon, miastem, które jest stolicą Burgundii, znajduje się klasztor kartuzów, czyli kartuzja, która pod okiem książąt burgundzkich była szczególnie jak gdyby otoczona ich opieką. I dlatego też na terenie tego właśnie klasztoru została zbudowana tutaj studnia, czyli lawatorium, obudowane późniejszym budynkiem, który teraz widzimy, bo to nie jest obiekt naszego szczególnego zainteresowania, co na ekranie widzicie. To, co nas będzie interesowało, jest w środku, czyli studnia Mojżesza, której autorem był Klaus Sluter, jeden z największych geniuszy rzeźby średniowiecza, późnego gotyku, nadworny artysta książąt Burgundii. To już jest właściwa studnia, czyli to, co kryje w środku ten budyneczek przed chwilą oglądany. Studnia jest rodzajem jakby też ujęcia wody. Posiada balustradę otaczającą basen, do którego wpływa właśnie woda, a po środku znajduje się rodzaj filara, z którego właśnie wypływają te strumyki wody wpadające do tego basenu. Filar został otoczony monumentalnymi postaciami. To osoby wzięte ze Starego Testamentu, bohaterowie biblijni. Wśród nich jest tytułowy Mojżesz. Rzeźby są znakomite, są świadectwem wielkiego talentu naszego artysty, który potrafił tym postaciom biblijnym przydać cechy jakby żywych ludzi. I właśnie wśród nich znajdziemy naszego Mojżesza, którego teraz oglądacie. To, co go wyróżnia, to nie tylko postać pełna, budząca szacunku swoją wiekowością i siłą, mocą, ale także element anatomiczny, który musi wywołać szok i zdumienie – rogi. Skąd te rogi u naszego Mojżesza się wzięły na czole? No właśnie. To było coś z tłumaczenia z Biblii, że ktoś źle Dokładnie, przytrafił. Dokładnie. To jest efekt błędu w tłumaczeniu, który popełnił przed wiekami święty Hieronim, jedna z też najważniejszych postaci w chrześcijaństwie, który postanowił z języków oryginału przetłumaczyć na łacinę zarówno Stary, jak i Nowy Testament. I tak powstała Wulgata, księga, która w Kościele Zachodnim jest traktowana jako księga święta, fundament Biblii we wszystkich krajach, w których Kościół rzymskokatolicki ma przewagę.
I właśnie w tej, tłumacząc tę wulgatę, biorąc na warsztat Stary Testament, a konkretnie jego pierwsze księgi, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy, natknął się Hieronim na hebrajskie słowo, które opisywało wygląd Mojżesza. I to słowo błędnie przetłumaczył, zinterpretował, używając łacińskiego określenia rogatus, czyli rogaty. Dopiero wiele wieków później, kiedy przeprowadzano dokładne tłumaczenia w oparciu o źródła historyczne, bo słowa zmieniają swoje sensy, zakresy treściowe, kiedy jakby dotarto do tej pierwotnej, istotnej treści, okazało się, że to słowo hebrajskie trzeba byłoby przetłumaczyć jako promieniujący, czyli że oblicze Mojżesza promieniowało, a nie miało rogi. I taki, jak to się mówi, głupi byk popełniony przez tłumacza, nie do końca jak gdyby znającego te niuanse słów starożytnych, zaowocował tym, że przez wieki sądzono, że Mojżesz ma na głowie jak jakiś właśnie rogacz albo diabeł te rogi dwa. Próbowano je interpretować oczywiście jako element od Boga otrzymany, a będący świadectwem mądrości Mojżesza. No, to oczywiście bardzo pokrętne wyjaśnienie, ale próbowano takim sposobem to wszystko usprawiedliwić. Ale pozostało faktem, że artyści przedstawiający Mojżesza nie mieli nic innego do roboty, tylko musieli te rogi wykonywać. Zrobił to Klaus Luther w gotyku, a potem jeszcze powtórzyć musiał to Michał Anioł Buonarroti, jeden z największych rzeźbiarzy już renesansu, kiedy swojego Mojżesza w XVI wieku na początku rzeźbił i też mu te dwa rogi musiał wsadzić na głowę. No właśnie, i tu zrobimy sobie przerwę, bo zamknęliśmy pewien etap poznawania rzeźby gotyckiej i do następnego jak gdyby elementu naszej nauki musimy się odpowiednio jakby mieć czas i przygotować, tym bardziej, że już godzinę osiągnęliśmy właściwą, żeby zamknąć lekcję i pożegnać się do przyszłego tygodnia. A zatem do widzenia.